Dzień dobry Państwu, po raz kolejny. 31 stycznia 2024 roku. Z miniaturki już wiecie, że dzisiaj będzie Toyota. Przez kilka minut. Już momencik, czekajcie. O. Toyota ProAce Verso, wersja VIP, wersja Long też. To jest samochód, który ostatni raz jeździł na początku października. Mówię poważnie. Zostawiliśmy ją wtedy tutaj w tym miejscu, po tej trasie i od tamtej pory nie była w ogóle odpalana nawet. Dzisiaj jest sucho. Dzisiaj nie ma tutaj Cadillaca, więc jest łatwiejszy dostęp. Wypadałoby ją, wiadomo, dla zdrowotności odpalić, przepalić i się kawałek nią przejechać. Zaraz zobaczymy, jak ona teraz nam odpali. Dobra. Zupełnie ciśnienie w oponach. No temu to się nie dziwię akurat. W oponach letnich w ogóle, bo nawet przecież nie zmieniliśmy tych opon. Wyłączamy start, stop. Wajcha. No i co? No, rusza, czyli hamulce nie zatrzymały jej. Dobra, tam mamy bardzo, bardzo ciasno. Dobra, udało się. Po raz kolejny. Ona tutaj pokazuje ten kluczyk, ale to dlatego, że inspekcja nie została skasowana przy ostatniej wymianie oleju, ale ten olej jest świeży w niej. Była na tym oleju w Chorwacji, potem była w Juracie i tyle. Nic więcej. No i przez to, że ten samochód stoi, postanowiliśmy wystawić go na sprzedaż. Jakieś zainteresowanie jest, ale zaczęliśmy nabierać wątpliwości, czy to ma sens. Bo jest to egzemplarz, o który naprawdę wyjątkowo dbaliśmy. Cały przebieg jest zrobiony na trasie, ona nie była katowana po mieście. Wnętrze wybitnie, naprawdę zadbane. Tutaj wszędzie jest czyściutko, zobaczcie. Wszystko jest pozabezpieczane, to wszystko jest naprawdę w stanie idealnym. Jak wiecie też, często służyła nam, no często, kilka razy służyła nam jako kamper. Wywalaliśmy wtedy siedzenia z tyłu, a w zasadzie fotele te kapitańskie i tą ławkę z tyłu. No i wtedy tutaj lądował tutaj materac. Materac z Ikei, taki pełnowymiarowy, 1,40 na 2. Wtedy on sobie tam dochodzi, tutaj jeszcze jest kupa miejsca. Takie filmy znajdziecie na moim kanale Motokronika i na kanale Gawrońscy, gdzie te filmy publikowaliśmy. Tutaj zaraz wykrzepiemy to. Dobra. No i tak. Samochód, proszę Państwa, ma przebieg jakieś 80 500. O, teraz widzę. Skóra nigdy nie była czyszczona. Zobaczcie, tu nawet tapicerka, to wszystko. Wszystko jest naprawdę w stanie ideał. Nic tutaj nigdy nie było zabrudzone, zalane, ona nigdy nie była prana. Od jakichś 20 tysięcy ma nowy silnik, za który musiałem niestety zapłacić sam, bo awaria zdarzyła się po gwarancji. No i ten silnik był wymieniony w salonie Toyota Chodzeń. Gdybyście chcieli sobie coś takiego sprawdzić, tak już trochę gadam pod kątem ewentualnej sprzedaży, gdyby ktoś był zainteresowany takim egzemplarzem, takim pewnym egzemplarzem, to zapraszam. Auto jest oczywiście bezwypadkowe, nie miało żadnej stłuczki, żadnego wypadku. Zobaczcie, wszystko jest w takim stanie. Naprawdę wyjątkowo czysty, zadbany wóz. Rozgrzejemy ją, przejedziemy się kawałek i zaraz będzie powrót. Jeszcze pokażemy ją z przodu.
oczywiście ksenony, światła tutaj LED-owe. Ogólnie można, trzeba powiedzieć, że to jest wersja ta najlepiej wyposażona, bo jest to wersja VIP. Czujniki, jakieś tam tutaj szmery, bajery w postaci tych, jak to się mówi, tempomatów i tak dalej. Ja tego nigdy nie używam, mówię szczerze, raz tylko sprawdziłem, czy ten tempomat w tym aucie działa i potem nie używałem go w ogóle. Już czekajcie, zaraz, gdzie mam te klucze? No, chyba mi wypadło. A nie, tutaj. Dobra. Otwieramy bramę. No i tak jak mówiłem, w tym roku nawet nie wymieniliśmy opon na zimowe, bo na co dzień używamy innych aut. A że mamy już dzieci troszkę starsze, to tutaj nie mamy już teraz potrzeby jeżdżenia z trzema fotelikami, co było powodem zakupu tego samochodu. Teraz już spokojnie mieścimy się w zwykłej pięcioosobowej osobówce. Zamykamy, poczekajcie. I tak też ostatnio podróżowaliśmy. Zresztą ci, którzy śledzą oba nasze kanały, to wiedzą, że tutaj nie ma żadnej ściemy i ten samochód po prostu nie jeździ. Naprawdę nic mu nie dolega, jest w superowym stanie. Nawet oleju nie trzeba zmieniać, bo ma świeży. Przejechała bardzo mało na nie. Czekajcie. Dobra, drzwi się zamknęły, w sensie brama. Ruszamy. Jeszcze a propos ewentualnych napraw, no to jak wiecie, ten silnik, o którym zrobiłem sporo tam filmów na obu kanałach zresztą, pojawiła się jeszcze, jak wracaliśmy w czerwcu z Chorwacji, pojawił się komunikat o uszkodzeniu układu AdBlue. Dolewka nie pomogła. Okazało się, że wkradł się tam jakiś błąd. Po skasowaniu tego błędu auto jeździ normalnie i nie ma żadnych problemów. Tu zaletą są, zobaczcie, te okna. Fotele, które możecie sobie przestawiać w każdą stronę, można je bardzo łatwo wyjąć. Tutaj mamy dwa stoliczki, gdyby te fotele siedziały, jechały przodem. Jeszcze jest tutaj taki rozkładany stolik ze schowkiem, w razie czego, żeby tutaj sobie w pięć osób usiąść i, powiedzmy, biesiadować. Czekajcie jeszcze. No, na dzisiaj to jest brudne, ale ogólnie, aha, dobra, ma taką skazę, przepraszam bardzo, bo powiedziałem, że nie ma żadnej. Nad balatonem, jak byliśmy tutaj przyfasoliłem ja albo Baśka, nie wiem, ktoś z nas na pewno, chyba że ktoś przejeżdżał. Wydaje mi się, że tam jednak w donice to mogło iść, bo taki kolor miały te donice i coś tutaj tego koloru zostało. Tutaj też, proszę Państwa, jest idealnie czysto pod spodem. To jest samochód naprawdę w superowym stanie. I nie wymagający żadnego wkładu. Drzwi w tym egzemplarzu, jak widzicie, są w pełni sprawne. Jakieś znicze, w sumie można je już wyjąć. Opony letnie ma nowe, a zimowe ma w bardzo dobrym stanie. Nie pamiętam, czy w każdym sezonie, chyba właśnie nie w każdym, zmienialiśmy na zimowe i tam zużycie było dużo mniejsze. W ogóle ten samochód w zimę praktycznie nie jeździł. No raz byliśmy nim, pamiętam, we Włoszech nawet i spaliśmy. To też jest na kanale, możecie sobie odnaleźć. Tu też należy wspomnieć, że jest przetwornica 220. W czasie jazdy można sobie tutaj coś doładować. Na postoju już niestety nie. O czym tu jeszcze trzeba wspomnieć? Auto ma, słuchajcie, dokupione Webasto z pilotem. Ma też dokupiony hak. Ten hak był użyty, jeśli dobrze pamiętam, dwa razy.
No i co? No i tyle. Tutaj jeszcze mamy możliwość otworzenia, już nie pamiętam jak to się robi, samej szyby w klapie bagażnika. O ksenonach to mówiłem. No ogólnie najbogatsza wersja Toyoty Proace Verso Long. Jeszcze stwierdziłem, że pojedziemy na myjnię, żeby już odstawić na postój czyściutko. Za tym trochę więcej sobie wtedy przejedzie. Myślę, że to pewnie będzie miało dobry wpływ na nią. Spalanie średnie, jak widzicie, 7,5 litra. Jak na taki wóz, myślę, że całkiem nieźle. Ona spokojnie potrafi zejść do około 6 w trasie, no ale wtedy wiadomo, trzeba jechać trochę wolniej. Siema. Gumy, wycieraczek do wywalenia. No ale to są te z pierwszego montażu z 2018 roku. I tyle na dziś. Kto wie, czy jej się jeszcze teraz na wiosnę nie trafi jakaś kamperowa podróż dalsza. No, takie plany też są, chociaż ostatnio trochę, no jakby to powiedzieć, ciężej to z dziećmi pogodzić i z ich zajęciami. To tyle na dzisiaj. Tak jak mówiłem, gdybyście byli zainteresowani takim pewniakiem, to zapraszam serdecznie. Na pewno się nie zawiedziecie. Pierwszy właściciel, polski salon. Niski przebieg, nowy silnik wymieniony w ASO i naprawdę jeżdżona delikatnie na trasie. Bardzo zadbana. Wszystkie wymiany tutaj były pilnowane. Przeszła wszystkie akcje serwisowe w salonie Toyoty. Nie ma żadnych ukrytych wad. Jestem pewien, że pierwszy, kto przyjedzie, na pewno ją zabierze. Tutaj jakąś fotę uda się zrobić. O, tak. Dobra.